Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Zobaczcie, kto tam leży. Chciałabym już tak oficjalnie przedstawić wam Hanię. Tak, uznałam, że będzie jej Hania idealnie pasować. I moim zdaniem mega pasuje. No tylko mała, słodka Hania. No dobra. I tak, zamówiłam adaptery i chciałabym je teraz rozpakować. Adaptery do wózka Jojo, z którym jeszcze ani razu nie byłam na spacerze, ale to się zmieni. Zmieni się to szczególnie teraz, kiedy już Hania, że tak powiem, jest z nami. Czemu Hania? Bo nie znam żadnej Hani. Bardzo dziękuję za podpowiedzi, jakie mogłam imiona dać nowej Lali, ale powiem wam szczerze, że no, większość, albo po prostu mi się nie podobała. Po prostu. A większość imion po prostu źle mi się kojarzy. A nie znam żadnej osobiście Hani. I pomyślałam, że to samo z Jasiem. Ja chyba żadnego Jasia nie znam. I z Mają. Mai też chyba nigdy nie poznałam żadnej. Ojej, jakie słodziutkie pudełeczko. No i to są adaptery do wózka Jojo, który jest dosłownie obok i siedzi sobie w nim Maja. I chciałabym, żeby co? No, żeby fotelik wpinać do niego. Fajne pudełko. Bardzo. Zawsze miałam adaptery, jak dostawałam, to zawsze one były w worku. Byle jak rzucone. Dobra, no i to są adaptery do takich najbardziej znanych marek fotelików. Wiedziałam, że te adaptery też były na AliExpress, ale nie wiedziałam, jak to będzie z jakością. No widzę, że tutaj te wstrzymi jest lepiej. No ale dobra, przynajmniej markowe, nie wspieram podróbek. Obejrzałam fantastyczny tutorial na YouTubie, że nie trzeba tej gondoli zdejmować, żeby włożyć fotelik samochodowy. To chyba będzie jakoś tak. No to będą takie sterczeć skrzydła. Bez sensu. Jeszcze się okaże, że złe adaptery kupiłem. To pewnie będzie jakoś tak. Pewnie jakbym przeczytała instrukcję, to bym wiedziała, jak to się robi. O matko, to trzeba tak z całej siły po prostu. O Boże. Uff. Dobra. Mamy to. Dobra, obejrzałam innego pana. Ten pan zrobił zupełnie inaczej, a moim zdaniem to zostaje tu na zawsze. Masakra. Okej, i zostało jeszcze jedno. A trochę mnie to przeraża, że to ma zostać. Chyba to zdejmę. Dobra. Nie wiem, czy to w ogóle się wciśnie. Nie wiem, jak oni to zrobili. No bez kitu. No nie. Trzeba to wyjąć całkiem. Nie, jak miałoby to wyglądać? Ja nie wiem. Może tamten fotelik ktoś miał inny? Ja sobie to pobrudziłam. Dobra, trzeba to całkiem wyjąć i teraz sprawdzić. Ta-dam! O kurde, jak wysoko. No. Bez kitu. Czekajcie. Zobaczcie. Zaraz stanę sobie obok tego i wam dokładniej zaprezentuję. No jakoś tak. Ja też nie jestem jakoś królową wysokości. Czyli tak jest w miarę wysoko. Ja mam 1,60 m i mam mniej więcej tyle, nie? Do dziecka. Chodź, babo. Chodź, o tak. Ojejku, jak fajnie. Ojej.
No powiem wam szczerze, że mega jest. Jest ona cudna. Cudowna. Nawet sobie jej tak nie wyobrażałam tak dobrze. Nie wiedziałam tak naprawdę, czego się spodziewać. Miałam bardzo dużo koszmarów, że chyba jednak dobrze nie będzie. Ale moje wątpliwości po rozpakowaniu jej od razu minęły. No bo nie wiedziałam, no, czego się spodziewać. To nie jest tak, że nie ufałam pani Małgosi, bo wiedziałam, że jest super. No ale jednak jakieś takie mini wątpliwości miałam. Nie będę tutaj ściemniać, że wszystko myślałam, że będzie dobrze. Ale całe szczęście, wszystko jest dobrze. I mam taki problem ze smoczkami, bo ja nie umiem za bardzo jej tego... Przybliżę. Nie umiem tego smoczka za bardzo dobrze włożyć. Dostałam instrukcję, że powinno się w lalii silikonowej dać dziubek o tak do góry i wtedy wkładamy smoczek, ale ja nie wiem, czy ten smoczek, który teraz do niej wkładam, będzie okej. Czym za bardzo? Nie, jest okej. No dobra. Widać wszystko? Widać. I tak ona się prezentuje. O. I jedziemy. Idziemy w podróż. No jakbym chciała ją zakryć, to jest maksymalne. Jakbym chciała ją przykryć, to wygląda... Oj, bardzo krzywo zrobiłam. No. To wygląda tak. Ona jest jeszcze nie zapięta. I myślę, że będę chciała ją zapiąć, więc jak będzie dużo ludzi, no to mogę tak, ale myślę, że nie powinnam wstydzić się ludzi, bo ona wygląda po prostu jak żywa. Jest ten wózek ciężki z tym fotelikiem. Bo fotelik waży chyba 4, ona waży może 2,5, może 3. I no jednak no lekko nie jest, ale trudno. Będzie super. Aż mi się chce gdzieś jechać. I koleżanka miała rację. Jak będę miała silikonową, to winylowe już nie będę chciała. I niestety to jest prawda. Bardzo, bardzo chyba smutna prawda. Bo naprawdę nie chcę. I cieszę się, że Jasia jest na sprzedaż. Ubierzmy ją w to. Jestem mega ciekawa, jak będzie. Czy ona w tym się nie utopi. Powiem wam szczerze, że nie potrafię za bardzo jeszcze się z nią, tak myślę, prawidłowo obchodzić, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo boję się, że jej wyrwę rękę podczas przebierania. Jak wczoraj ją ubierałam, to myślałam, że się poddam po prostu, że nie dam rady, bo ona jest tak delikatna, a jednocześnie no ona nie jest jednak, wiecie, bardzo sztywna i można próbować, ojej, to chyba będzie mega. Znaczy, można próbować, no można się starać. Ona nie ma pieluchy, bo... Nie wiem, dobra, możemy teraz założyć, żeby było bardziej realnie. Ale jak przeczytałam, że pieluszka może różne chemikalia przepuścić, to już automatycznie w mojej głowie, o nie, to ona mi się zniszczy. Kurczę, czy dobrze widzicie? Chyba dobrze widzicie. Załóżmy sobie pączuszki. Pączuszki. Słodkie pączuszki. I będziecie mieć cenzurkę, bo mi YouTube zdejmie film, jak zobaczę coś takiego. Dobra. Okej. Śmiesznie czuć jej brzuszek. To jest tak... No inaczej, nie? No bo normalnie jak przebieramy naszą lalę winylową, no to czujemy materiał, tak? A tutaj mamy... jak u nas jeszcze bardziej realna z tą pieluszką. Ciekawe, jak dużo błędów teraz popełniłam. Pewnie jeszcze mnóstwo błędów będę popełniać, przebierając lalkę. No dobra.
Wydaje mi się, że ten kombinezon będzie strzelał w dziesiątkę, bo nie będzie ani za ciasny, ani za luźny. Rany, ja się tak boję. No dobra, chodź tu, mała. Mamy to. Ojej, jaka cudowna! Branko zasmyka, jakby coś. Ojej. Rany, jaka cute. Normalnie Bobas. Cześć, Bobasie. Cudowna. Chodź. Chyba będzie jednak za ciasno. Jest standard, jest oczywiście, że za ciasno. Więc chyba muszę to wyjąć. No nie, no to nie ma sensu. No dobra. Dzidzia przebrana. Tu bierzemy dzidzie. I jak widzicie, no idziemy na spacer w ogóle. No musimy. Musimy iść. W ogóle nie ma innej opcji. Dobra. I mamy wpięte. I teraz tak robimy kochany ruch. Czyli trzymamy delikatnie. Też nie chcę za bardzo ścisnąć. Ale żeby też nam nie wypadło, jakby coś się wydarzyło. Nigdy nie wiadomo. Dobra, myślę, że możemy iść. Dobra, nasz pierwszy raz na dworze i to jeszcze z nowym wózkiem. Pierwszy raz na dworze. Trochę się obawiam, jak będziecie mnie słyszeć, więc mam nadzieję, że ten vlog nie pójdzie do wyrzucenia. I będziemy mogły na spokojnie... Znaczy na spokojnie będę mogła wyrzucić ten film na YouTube, żebyście mogli zobaczyć nasz pierwszy spacer. On sobie świetnie radzi. Świetnie. I możecie zobaczyć. My idziemy tylko po paczki. I powiem tak, no jestem zadowolona. Mam nadzieję, rany, że będzie dobrze mnie słychać, a jak nie, no to po prostu puszczę muzykę. Jemy, jak cudownie. Chciałabym pojechać do jakiegoś parku. Ale chyba z tym drugim wózkiem. Jako do tego drugiego wózka musiałabym kupić adaptery. Chyba, że włożę ją do gondoli. Też nie głupie. Dobra, on sobie po chodniku świetnie daje radę. Wiadomo, po galerii handlowej będzie sunął. Sprawdźmy go. Na takiej drodze. O nie, on mi się rozklekoczy. Och nie. Dobra. Daję radę. Nie jest najgorzej. Chyba pójdziemy na tępiach. Powolutku. Nikt nas nie goni. Na trawce sobie daję radę, ale na takim czymś nie bardzo. Więc jeżeli macie głównie taką drogę, to takiego wózka nie kupujcie. Wow! Najechałem na jakieś drewno. Ojej, jaki piękny widok. Paczuszki odebrane. On się tak prezentuje. Powiem wam, że czuję się jak taka mama. Jak iść po paczkę, to z dzieckiem. Nie no, cudowne. Będzie więcej spacerków, no to ja poradzę. Wiem, że dużo osób lubi te spacerki, ja też lubię, więc moi drodzy, dogadamy się, dogadamy. I co? No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że będzie to bardzo duża zmiana. Znaczy, ta zmiana już jest, ale jeszcze nie mogę jej upublicznić. I na razie nic nie mówię. Z
pewnych względów, ale spokojnie. Wszystko w swoim czasie, ale mówię zagadkowo. To może być jeszcze inna zmiana niż lalka silikonowa na moim kanale. Tak, moi drodzy. Będzie to duża zmiana. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, tak jak mi. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie. Bye!